starość. Słuchajcie, zawsze jak sobie włączam tutaj ten telefon, tak żeby widział siebie, to sobie przypominam, że tu muszę podsufitkę zrobić w tym samochodzie. Tak nie pamiętam. Folię mam, wszystko, tylko trzeba się za to wziąć. Starość jest paskudna. Nie chciało mi się tak dzisiaj tyłka ruszyć, ja mówię, ale idę. Mróz się zaczyna robić. Trzeba pouzupełniać tam w samochodach płyny chłodnicze, żeby tam nie porozrywało tego. No. Mam problem z Land Roverem, słuchajcie. Odłączyłem mu akumulator przed spawaniem, spawałem samochód, auto nie chce odpalić. Nie wiem co jest, iskra jest, paliwo dochodzi, nie chce auto odpalić. Także no nie wiem, czy się będę dzisiaj tym zagłębiał, bo mi się nie chce, bo stary jestem. Może zamiast tego wam kawał opowiem o starości. Bo znam trochę tego. Człowiek coraz częściej to słyszy. Słuchajcie, spotyka się trzech kumpli szkolnych, kolegów, tam w wieku 50 lat. I mówi, słuchajcie, no trzeba to dziś uczcić, nie? Co robimy? No chodźcie pod trzy dęby. Czemu pod trzy dęby? No taka fajna knajpa jest i tam jest taka super kelnereczka. Będzie na co popatrzeć. No to idziemy pod trzy dęby. Spotkali się znowu za 10 lat, bo tak się spotykałem co 10 lat. I mówi, no dobra, gdzie idziemy? Chodźcie pod trzy dęby. Czemu pod trzy dęby? Bo tam są takie schabowe. To idziemy na Schaboszczaka. Dobra. Spotkali się tam w wieku 70 lat potem, po 10 latach. No i słuchajcie, gdzie idziemy? Pod trzy dęby. Czemu pod trzy dęby? Mówię wam, jaka tam jest lada z kluskami, trzeba to zjeść. Dobra, idziemy pod trzy dęby. Spotkali się tam potem po 10 latach, znowu w wieku 80 lat, nie? Gdzie idziemy? Pod trzy dęby. A czemu pod trzy dęby? Bo tam jeszcze nie byliśmy. Tak wygląda właśnie starość. A czekajcie, mam jeszcze jeden. Jeszcze nie wyłączajcie tego komputera, jeszcze wam powiem coś głupiego. Słuchajcie, ten. Było sobie starsze małżeństwo i tam w wieku 80 lat synek im się urodził. Cud! Normalnie cud! Słuchajcie, prasa się dowiedziała, zaczęła do nich zjeżdżać, pod domem wystawać, chciała to dziecko zobaczyć, nie? No i mąż mówi do tej babci, dawaj pokażemy im to dziecko, nie? A babcia, nie pokażę. Czemu nie? No i prasa co? No postali trochę, no i te dziennikarze porozjeżdżały się, no bo nie zobaczyły tego dziecka, nie? Dobra, no i dziadek się potem pyta tej babci, nie? Czemu im tego dziecka nie chciałaś pokazać? Mamy bardzo ładnego chłopczyka, nam się urodził. Czemu im zdrowy jest? Czemu nie chcesz pokazać? A babcia to tak. Ja chciałam pokazać, tylko zapomniałam, gdzie go położyłam. Znacie jakieś fajne kawały? Piszcie mi w komentarzach, proszę. A ja opowiem, jak będzie coś fajnego. Daję słowo. Także piszcie w komentarzach, jakieś fajne macie, mieliście przygody, przerobimy je, zrobimy z nich kawał i będziemy sobie opowiadać. Na początek miłego dnia, ja jestem za tym, śmiech to zdrowie, uwielbiam się śmiać, znacie mnie. Ode mnie to wszystko, czym ta się cieplutko, wesołego dnia, cześć!